Hej, jak już być może zauważyliście, na kanale niewłosowym lubię sobie robić prezenty na urodziny i czasem te prezenty są co najmniej dziwne, więc zrobiłam sobie nie tylko prezenty twarzingowo-sprzątaniowe, ale też trafił mi się prezent włosowy. I dzisiaj zapraszam Was na test na żywo czegoś, co ogólnie przy otwieraniu zapowiada się dość podejrzanie. Jest to, dokładnie nie wiem czy oryginał, kupiłam to za jakieś 80 zł, tam zestawu wyszło trochę poniżej 100 zł, tylko nie wiem czy to jest prawdziwy Darsonval czy nie. Miałam to używane przed mezoterapią mikroigłową i było fajnie, ale nie wiem czy to jest to, czy to jest oryginał. Jest dość podejrzane opakowanie, są tu dość dziwne napisy, które wyglądają jakby były tłumaczone Google Translatorem. Jest tu napisane właśnie Darsonval o wysokiej częstotliwości, w ten sposób na tej polskiej instrukcji. Mamy poradnik użytkownika, ale myślę, że jakoś damy sobie radę. I już Wam pokazuję, o co chodzi. Mamy sobie takie opakowanie i tutaj ta najbardziej podejrzana część to jest tak jakby zasilacz, który sobie oczywiście podłączamy do prądu, dlatego też za mną jest przedłużacz, bo będę próbowała to przetestować. Typowy film Agnieszki, wiadomo. I tu są takie też przedziwne końcówki. Wiecie co, może zacznę od takiej najmniej podejrzanej. Jest to taki... takie coś. O, coś co wygląda jak jakaś taka przysawka. Tym domyślam się, że można sobie przytknąć i się tak przytykać. Trzecia końcówka to jest coś równie podejrzanego jak cała tutaj ta akcja, która się właśnie rozgrywa. No ale coś, co w sumie jedyne nas na razie interesuje, to jest to. No i to budzi moje trochę takie wątpliwości, ten grzebyczek. Mam jakoś tak w pamięci jakieś takie wspomnienie, że przy tej mezoterapii mikroigłowej ten grzebyk był większy. Nie wiem, czy to jest tylko jakieś takie po prostu kwestia zaburzonych wspomnień, czy faktycznie ten grzebyk był większy. I ma to działać jak? No właśnie, to jest też dobre pytanie. Na co to w ogóle ma być? Przed mezoterapią mikroigłową to było używane do, powiedzmy, takiej wstępnej aktywacji skóry głowy i do dezynfekcji skóry głowy. Czy to ma taką samą funkcję? Czy to też jakby odkaża skórę głowy? Nie mam pojęcia. I tutaj mamy 5 punktów, na co pomaga. Zwalczyć stres, zmniejsza uczucie bólu, wytwarza ozon do sterylizacji. To jest właśnie to co też było faktycznie przy tym czesaniu przed mezoterapią, co pomaga w gojeniu się ran, zapobiega rozszerzaniu się porów. Oczywiście tutaj mamy pytanie, czy nie przesadzimy przykładowo z tym wybiciem bakterii, jakby skóra się będzie broniła i efekt w końcu będzie gorszy niż być powinien. Znaczy, to jest oczywiście takie zagrożenie, jeżeli bardzo mocno dezynfekujemy sobie skórę głowy. Czasem mam wrażenie, że ten efekt w pewnym stopniu występuje przy rozjaśnianiu, bo sobie jednak tym wysokim stężeniem oksy docieramy do skóry głowy i wybijamy zarówno te złe, jak i te dobre bakterie, więc później ta skóra musi dojść do siebie. Więc o to się troszeczkę obawiam. Poprawia możliwość wydzielania, wartość pH sprawia, że skóra jest bardziej neutralna. Przyspiesza krążenie krwi, usprawnia metabolizm, posiada funkcję przeciwko starzeniu się, antyzmarszczkową i ściągającą. Okej, no zapewnienia zapewnieniami, teraz ogarniemy to. Dobra, tutaj jest strasznie dużo tych instrukcji, ale mniej więcej poczytałam sobie i po prostu zrobimy sobie test z tym grzebykiem, bo tutaj jeżeli chodzi o twarz, to trochę inaczej, a tutaj nie ma nigdzie jak to robić, jeśli chodzi o włosy. Jest! Metoda zastosowania na twarz. Zobaczcie, to jest po prostu piękne. A co piszą? Końcówkę grzebień należy zastosować łącznie ze środkiem na porost włosów, więc to chyba nie jest zastosowanie na twarz, także ta instrukcja jest trochę podejrzana. Grzebień należy przesuwać zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Przy zabiegu intensywność ustawiamy na 0. Po upewnieniu się, że urządzenie jest wyłączone, należy odłączyć szklaną końcówkę. Trochę się boję, ale próbujemy. Rozumiem, że to wsadzamy w to. Tak? Tu martwi mnie nieco to, że jak zobaczycie, to jest takie jakby krzywe. Mam nadzieję, że to widać, więc to jest nieco martwiące. Chyba, że tu się jakoś... Bo wiecie, trochę się boję tak na siłę pchać. Dobra.
Trochę to na siłę wepchnęłam, ale to chyba tak miało być. Więc mamy narzędzie zbrodni, mam nadzieję, że nie, bo jak tak, to wyląduje to raczej na live-liku niż na YouTubie. I zobaczcie, to jest właśnie to poświęcenie, testuję to, żebyście wy nie musieli ginąć za włosing. No dobra, czy mam ustawione na zero? Regulację mam tutaj na dole, więc jakby tutaj by było na maksa, a tutaj mam na zero. I uwaga, podłączam. I wyobraźcie sobie. Chyba idzie prąd. O! Wytwarza zapach. Naprawdę, jest taki dziwny zapach się rozległ. Au! To wali prądem! Cholerka. Mniej. Patrzcie na to. Śmieszne to jest! Chwila prawdy! Czekajcie. A, powinna być pokryta wcierką skóra głowy. Czekajcie, to testujemy. Dobra, wyłączam. Idę po wcierkę. Martwi mnie tylko to, że zobaczcie, jak to jest krzywe. Mam nadzieję, że tutaj coś poszło nie tak, jeśli chodzi o tą krzywiznę, no ale trudno. Lecę po wcierkę, ciekawe jak ją znajdę. Zobaczymy, zobaczymy. Nie planowałam teraz wcierać wcierki, więc sobie wezmę moją wcierkę, szafran cynamon. Ona generalnie stała na umywalce, więc cała nasiąknęła wodą, tak dziwnie wygląda. Ale zrobię sobie też mieszankę z hydrolatem, tym z czupakabry, żeby po prostu sobie naprawdę jak najmniej obciążyć. Ten plus, że ta moja wcierka nie obciąża za bardzo skóry głowy, przynajmniej to był mój główny cel w robieniu jej. Wczoraj sobie brałam hydrolatem malinowym z kolei skórę głowy, bo nigdy nie użyłam wcierki, ostatnio właśnie tymi hydrolatami się ratuję i jak najbardziej można hydrolaty w skórę głowy wcierać. Teraz troszeczkę jeszcze tej czupakabry po wierzchu. O, i tutaj. Dobra. Trochę ta skóra głowy jest teraz zwilżona. Ogólnie myślę, że podstawą jest nie zostawianie tego urządzenia wetkniętego w kontakt. Jakby na pewno zawsze odłączajcie, ale też mówię wam, no doznania są ekstremalne. To, nie wiem czy widzicie, ale to jest w ogóle, a bo tu jest jakaś żaróweczka jakby, że coś zaczyna świecić, ale słyszycie to? I jest ten zapach, no to jest po prostu kosmos. Naprawdę ten zapach jest. Bardziej to zaczyna piszczeć, jak jest bliżej. Czekajcie, zacznę od tego tu. O! Wiecie, co jest śmieszne? Po pierwsze to, że ten zapach cały czas się wydziela. Po drugie to, że w zasadzie tylko przytknięcie pierwsze jest takim hapsnięciem. A dalej mało czuję już w zasadzie, wiecie? Ja to jestem odporna bestia, więc wiecie. Zwiększyłam moc. O matko, to wygląda jakbym miała w ogóle jakieś łyse. Nie wiem co to jest. Jakieś takie tu miejsce dziwne się zrobiło z przedziałka. A. Super ważne, żeby mieć... Matko, w ogóle czuję ten zapach w ustach wręcz.
super ważne jest, żeby mieć, co? Rozczesane włosy. Bo jakbyście mieli bardzo skołtunione, te moje odrosty po prostu wyglądają fatalnie. Jakby dlatego blond włosy i henna dalej to jest porażka. Nie wiem, ile czasu się tak można miziać. W ogóle zobaczymy, dobra, lecimy na największą moc? Nie, boję się, na średnią. Au! Agnieszka kręci nowy odcinek, nową serię Jackass. Au! Ten mocniej się już trochę czuć. Ale w dalszym ciągu mniej czuć niż mezoterapię mikroigłową, którą czuć, wiecie, tak jakbyście robili sobie tatuaż na głowie w sumie, tylko dla mnie tatuaż nie jest zbyt bolesnym przeżyciem. Dobra, serio jest na największej mocy teraz. Patrzcie. I na największą moc. Uff, chwila prawdy. Au! Spoko. Pierwszy ten jest taki. Au! Słyszeliście to? Ten dźwięk jest po prostu... Dobra. Koniec zabawy. Jeśli chodzi o końcówki, te bardziej, wydaje mi się, że twarzingowe, chociaż po ich wyglądzie trudno jest dokładnie stwierdzić, gdzie mają się znaleźć, ale obstawiam, że jednakowoż na twarzy, to no właśnie to na niewłosowym się będzie działo, ale koniec przyjemności. Powiem wam, że to jest naprawdę przyjemne. Znaczy, ja jestem dziwnym człowiekiem i takie rzeczy właśnie jak tatuaż, mezoterapia mikroigłowa, czy takie jakieś inne, zazwyczaj sprawiały mi właśnie bardziej przyjemność niż ból. Nie były nigdy takim super nieprzyjemnym doznaniem. To czuć, że daje tym prądem, jakby najgorszy jest ten dotyk, kiedy po prostu was strzela tak, jak na przykład z samochodu czasem się wychodzi i po prostu wali w rękę, bo nie wiem, sobie tak samochód wymyśli, dobra, nie wiem, nie będziesz wychodzić tak z tego samochodu, nie tak szybko. Albo jak na przykład kogoś tak złapiecie, czasem jak się oporęczy, człowiek tak wyślizga, to później jest taki elektryczny i strzela innych albo sam siebie. Ja tak często mam w ogóle, nie wiem, czy to jest od czegoś zależne, czy jakoś na to można wpłynąć, ale ciągle mnie ktoś szczela. I jak tak mnie szczela z zaskoczenia, to nie jest to fajne. A tutaj jak już wiecie, czego się spodziewać, to jest spoko. Najdziwniejsze są właśnie te pierwsze momenty. Ten zapach jest po prostu dziwny, taki trochę basenowy, no bo to jest jakby niby ozon, zapach ozonu, zapach chloru, trochę mają coś wspólnego. To był taki test na żywo. Nie jestem w stanie nic powiedzieć, czy to jakoś pomaga, czy to jakoś działa. Wiem, że robi się to przed mezoterapią mikroigłową, wiem, że to się stosuje. Wychodzi na to, że mam oryginalny chyba produkt. Chyba, że macie informacje jakieś do tego, takie wiecie, że jak to sprawdzić, czy coś. Tak jak mówię, kupiłam sobie na Allegrze za 80 zł, razem z dostawą wyszło to mniej niż 100 zł, kupiłam sobie to w ramach prezentu na urodziny. Jestem zaskoczona tym prezentem, jakby nie to, że zaskoczona, że przyszedł, tylko po prostu zaskoczona, jakie to jest dziwne. To jest po prostu coś przedziwnego. Dajcie znać, jeżeli tego używacie. Dajcie znać, jakie są wasze doświadczenia. Mam nadzieję, że to jest bezpieczne. Znaczy, nie chcę wam polecić nic, co by mogło stanowić jakieś zagrożenie, więc zawsze zadbajcie o to po pierwsze. Jeżeli się boicie, to po prostu lepiej tego nie używajcie, no bo jednak to jest jakaś elektryczność, dotyka to do głowy i tak dalej. No i zawsze, jeżeli już to macie, to odłączajcie od prądu, jak wychodzicie, czy w ogóle jak skończycie używać. Dla przykładu... O, proszę bardzo, odłączajcie. Na wszelki wypadek. Myślę, że znam wam relację, bo będę tego systematycznie używać. Przynajmniej dwa razy w tygodniu się postaram. I właśnie przy okazji wcierek. Jeżeli to może intensyfikować działanie wcierek, no to ja jestem za. Ale na razie jestem pozytywnie zaskoczona i było to mega śmieszne, ciekawe doświadczenie. Także bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Zapraszam oczywiście też na kanał niewłosowy, bo tam różne dziwne rzeczy robię i tak. I takie bardziej na luzie niż tutaj. A tutaj też na luzie. No.